Witajcie. Witajcie, nazywam się Łukasz. Moim podstawowym obiektywem do wildlife jest Sigma 156 600C Contemporary, czy jakoś tak się wyżej nazywa. Jest to bardzo fajny obiektyw, niedrogi i ma bardzo fajną jakość zdjęć. Wam powiem. Wadą jest, że nie jest uszczelniony tak dobrze jak Sport, czy na przykład Nikkor 200-500, ale z tego co rozmawiałem z posiadaczami Nikkora 200-500, to Nikkor 200-500 mydli na 500 mm, a ta Sigma jednak ma bardzo fajny obrazek na 600 mm, to macie jakieś przebitki zdjęć wykonane tym obiektywem. Mam go z 8 miesięcy. Dokupiłem go, jak zacząłem wychodzić na wildlife, który mnie zaraził przyjaciel Łukasz, fotograf z North Island. Polecam. Wykonuje chłopak normalnie eventy, wideo, relacje z eventów i takie inne rzeczy. Bardzo wam polecam jego usługi. Zabiera mnie chłopak na wycieczki, no i dokupiłem ten obiektyw do mojego Z6, którym się teraz nagrywam. I sprawuje się całkiem fajnie w tym kombo Z6-2. Z7 też się sprawdzi świetnie. Także polecam wam taki zestaw. Sigma zrobiła dobrą robotę. Czekam, aż będą jakiś obiektyw natywny na Zetki. Nikon właśnie wypuszcza Z186-600, więc ten obiektyw jest w granicach 1800 funtów, więc nie jest jakoś bardzo drogi, nie jest tak drogi jak na przykład 8000 funtów czy 13000 funtów, jak inne obiektywy serii S. I być może w przyszłości zakupię typowy obiektyw pod Zetkę, bo AF Z6 sprawuje się całkiem fajnie, w wildlife daje radę, większość zwierząt i tak nie fotografujemy w locie, a nawet ja fotografowałem 7200 Sigma Sport w locie ptaki, która się świetnie sprawdza z takim Z6 przez FTZ. Jest dużo szybsza od tego obiektywu i dużo się lepiej sprawdza tamta Sigma w fotografowaniu ptaków w locie. Chociaż tutaj, jak są trochę dalej, też daje radę. Ja próbowałem robić ptaki u mnie w ogrodzie, w moim oczku, które wykopali mi synowie, i też daje radę. Być może dam wam te kilka przebitek. Niedawno, od dwóch tygodni dołączył do mojego kombo taki oto aparacik Z9, świetne body, typowo pod wildlife. Zakupiłem, bo do tego co ja wcześniej robiłem ogólnie portreciki, to Z6, Z7 jest wystarczający, więcej bym nie musiał, ale tutaj mamy ambicje robić zdjęcia jakichś takich szybkich akcji, jakichś samolotów na pokazach myśliwców, więc podejrzewam, że Z6 mógłby nie dawać rady z tym obiektywem, ale Z9, ten autofokus działa dużo, dużo lepiej, także czy w Z8 teraz, który jest na rynku. Także tak to bierze i wygląda, takim sprzętem działam, do tego używam plecaka i statywu, jakoś niewybitnego, standardowego statywu, takiego za kilka stówek. No, tak to bierze i wygląda. Trzymajcie się i do zobaczenia.